Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś przy nowo poznanej kobiecie. Dlaczego? No dlatego, nawet dlatego powstało powiedzenie fake it until you make it. Czyli po prostu to jest dosłownie, że fejkuj dopóki coś osiągniesz. I zazwyczaj się nic nie osiąga, kiedy jesteś fałszywy. Często zazwyczaj jak poznajemy nową kobietę, to chce się być takim idealnym, nie? Takim najlepszą wersję chcesz pokazać i jakby to jest ok, ale właśnie w tym chodzi o to, żeby pokazać swoją prawdziwą wersję, żeby później nie było zdziwienia. Jak ty zafejkujesz cały swój obraz, że jesteś taki, taki i taki, że na przykład w willi se mieszkasz, a później zapraszasz laskę do domu i ci przychodzi do domu, gdzie mieszkasz ze starymi, no to raczej ja tu nie wróżę, że z tego coś będzie, bo żeś poleciał w chuja i okłamał tą osobę. Więc nie udawaj po prostu, bądź sobą naprawdę. W końcu się znajdzie ta wartościowa kobieta, która zaakceptuje to, jakim jesteś, bo tak to działa po prostu. Skoro twoi znajomi cię akceptują to, jakim jesteś, skoro twoi rodzice cię akceptują i ludzie po prostu z otoczenia, to jakby kobiety nie są jakieś gorsze i inne, że one akurat cię nie zaakceptują. Skoro każdy cię akceptuje, to płeć przeciwna również. Więc po prostu bądź sobą, opowiadaj te żarty, które ty uwielbiasz i ciebie bawią, mów to, co ty lubisz, mów po prostu bądź sobą, no nie umiem tego inaczej wytłumaczyć, bądź sobą, mów po prostu to, co ci na język płynie i będziesz spełniony i w końcu ci się uda. Daj znać w komentarzu, co ty myślisz, zostaw łapę, suba, udostępnij, no i do następnego.